Czasem walka o sprawy dobre może być sama w sobie niszcząca, rozbijająca jedność i niepokojąca. Dlaczego o tym mówię? Ano, ma to związek z sytuacją, która pojawia się ostatnio, zwłaszcza jest widoczna w mediach społecznościowych. Chodzi nie mniej, nie więcej tylko o limitowanie liczby wiernych, którzy mogą brać udział w nabożeństwie, mszy świętej czy pogrzebie. Do 5 osób, wcześniej było do 50. Zalecenie sanitarne, ważne, uzasadnione, miłość bliźniego powinna pomóc nam dostosować się do tych zaleceń. A przecież są środowiska, które świadomie, nieświadomie, specjalnie czy też nie wiem, ale wywołują bunt, ferment, niepokój, rozbijają jedność, jakieś takie wspólne, społeczne zatroskanie o dobro innych. I to pod bardzo szczytnym celem, bo no, tęsknota za Jezusem Eucharystycznym, to no, trudno powiedzieć, że to jest coś złego. To nie jest nic złego, oczywiście, to jest piękna nasza tęsknota. Tylko ta tęsknota może nas pchać w różnym kierunku. Może do tej właśnie takiej duchowej bliskości, do jednoczenia się online, do wybierania takiego kościoła, gdzie akurat i takiej godziny, gdzie akurat jest szansa, że tych 5 osób nie przekroczy cała liczba wiernych. Ale może też popychać do buntu, do takiego, a kto mi tutaj będzie zabraniał? Ja już widziałam taki filmik oskarżający episkopat, ostry w tonie, jakieś zupełnie wykoślawione spojrzenie. Umierający wierni bez posługi duchowej, bez sakramentu. Czy ta osoba wzywała kapłana? Ktoś odmówił do umierającej osoby? Słuchajcie, warto pomyśleć, co zrobiliby ludzie wybitni, wielcy, święci w takiej sytuacji. Sięgnijmy po bardzo znanego, podziwianego, lubianego, też nawet przez osoby niewierzące, świętego ojca Pio, wybitny spowiednik, kierownik duchowy, do którego garnęły się tysiące ludzi ze świata całego. Kapłan, który w czasie odprawiania mszy świętej swoim skupieniem, swoją głęboką pobożnością zachwycał i porywał tłumy. A przecież był taki okres, kiedy władze kościelne jeszcze nie wiedziały, skąd bierze się ta atrakcyjność, te dary duchowe u ojca Pio i z powodu ostrożności zakazano mu spowiadania ludzi przez jakiś czas i odprawiania dla nich mszy świętej. Można powiedzieć skandal, jak tak można? Gdyby tylko ojciec Pio chciał, to jednym palcem by skinął i pewnie dziesiątki, jak nie setki tysięcy osób zaczęłyby pisać petycje i wznosić raban przeciwko władzom kościelnym, że dlaczego tam to robicie. On to zniósł pokornie. I ta pokora, dobra, święta, pokorna droga wydała wspaniałe owoce. Takiej pokory nam potrzeba, nie zamętu, nie rozdrażnienia, nie oskarżania kapłanów, że nam skąpią Pana Jezusa. Kapłanom też nie jest łatwo w tej sytuacji. Bądźmy rozważni. Nie dajmy się prowokować. Bądźmy bardzo Boży, bardzo zjednoczeni, bardzo ufni i bardzo zatroskani jedni o drugich. To tyle tych moich refleksji. Trzymajcie się, Wasza Agnieszka.